Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu KKS Czarni Sosnowiec Gostyniów Piaseczno. Trener drużyny gości pan Mariusz Malarz, zawodniczka Aleksandra Sosnowska. Ze strony czarnych trener Mariusz Ilnicki, trener Grzegorz Majewski oraz wicekapitan zespołu Joanna Operskalska. Zacznijmy od trenera drużyny gości. Prosiłbym o kilka słów o drodze na tym meczu. Czy spodziewaliśmy takiego spotkania? Znaliśmy dobre strony czarnych Sosnowiec. Wiedzieliśmy, że musimy tutaj się nastawić na defensywę i na grę z kontry. Defensywa sprawdziła się dzisiaj w 100%, bo nie straciliśmy bramki, natomiast gorzej było z grą z kontry. Natomiast szanujemy ten jeden punkt, jest to ciężki teren. Dla nas po serii porażek jest to w pewnym stopniu przełamanie. Teoretycznie w tej chwili od soboty zaczynają się dla nas trochę lżejsze mecze, przynajmniej jeżeli oceniamy drużyny po punktach w tabeli. No i będziemy starali się o zwycięstwo w następnych spotkaniach, natomiast tak jak mówię, dzisiaj z tego punktu jesteśmy zadowoleni. Aleksandra? No ja dołączam się do zdania trenera. Jest to bardzo ciężki teren. Wiemy, że tutaj są bardzo dobre zawodniczki, kilka indywidualności. No i trzeba było zagrać drużynowo, a nie indywidualnie. No, gra wyglądała jak wyglądała. Może drużyna przeciwna nie zgodzi się z tym, że jakoś byliśmy na tym samym poziomie, no ale miałyśmy określone zadania taktyczne. Myślę, że spełniłyśmy je w 100%. No i ten punkt jest dla nas na wagę złota. Więc jesteśmy zadowolone. Trenerzy Wojski i Miski. No my na pewno nie wiem tak tryskali optymizmem, jak nasi goście. Z naszej strony gratulacje. Wygrał, czy zgarnął dzisiaj punkty dla nas. Też to jest porażka, ale zgarnął punkty zespół mądrzejszy. Przyjechały, zrobiły swoje i nasz młody zespół nie podołał niestety. Mamy przed sobą mecz z Łodzią, także jutro już musimy szybciutko zapomnieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Jutro zaczynamy przygotowania do meczu z Łodzią. Ale dobrze tutaj jest stwierdzone z tej strony, że mecz wygrywa drużyna. My rzeczywiście mamy tych indywidualności bardzo dużo i się te indywidualności nie pokazały. Moim zdaniem nawet 50% swoich umiejętności i na pewno jakieś wnioski wyciągniemy i z meczu, i indywidualnie. Trenerze Majewski? No tak jak to na Mariusz powiedział, dla nas jako sztabu jest to ten dzisiejszy jeden punkt z porażką. Gratulacje oczywiście dla zespołu Gosirek, które zagrały bardzo mądrze taktycznie, defensywnie. Spodziewaliśmy się, że zespół przyjezdnych nie będzie nas atakował, że będzie starał się grać z kontrataku. Nasz zespół dzisiaj chyba zbyt pewnie się poczuł. Ja bardzo się obawiałem tego spotkania przed tym meczem i każdy tu był optymistą. Mówiłem, że w roli faworyta spotkania się gra bardzo ciężko. My tym dzisiaj faworytem, wszyscy tak mówili, jesteśmy. Chyba zbyt pewnie się nasz zespół poczuł, że tutaj wpadnie jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta bramka i będzie po Gosirkach. Niestety bardzo dobra gra taktyczna, tak jak mówię, defensywna, stricte defensywna, ale bardzo dobrze założenia zespół zrealizował taktyczne. Brawa im za to, niestety nasz nie potrafił się w tej taktyce odnaleźć. Porażka dla mnie osobiście, dla trenera Mariusza. Joanna? Zgodzę się z tym, dla nas to jest na pewno porażka, mimo że zdobywamy tutaj jeden punkt. Przykro nam, mecz nam nie wyszedł, nie zrealizowałyśmy założeń taktycznych. Nie wykorzystałyśmy nawet przewagi, którą miałyśmy. No niestety, mecz nieudany, szkoda punktów, przykro nam. Dziękuję Państwu za konferencję i rywalom życzę powodzenia w następnych meczach i zapraszamy na sobotni mecz Czarnych Sosnowiec kontra SMS Łódź. Dziękuję. 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 Dziękuję.